stopnie doskonałości według świętego Jana od Krzyża? Pierwszy, nie popełnić grzechu za nic w świecie, ani nie popełnić świadomie żadnego grzechu powszedniego lub niedoskonałości. Drugi, starać się zawsze chodzić w obecności Boga, rzeczywistej lub wyobrażeniowej, albo jednoczącej, stosownie do czynności, które się spełnia. Trzeci, nie czynić ani nie mówić nic ważnego, czego by nie uczynił lub nie powiedział Chrystus, gdyby się znalazł w mojej sytuacji i gdyby posiadał wiek i zdrowie, które ja posiadam. Czwarty, szukaj w każdej rzeczy większej chwały i czci Boga. Piąty, dla żadnego zajęcia nie opuszczać modlitwy myślnej, ona bowiem jest podporą duszy. Szósty, nie opuszczać z powodu zajęć rachunku sumienia, a za każde uchybienie zadać sobie jakąś pokutę. Siódmy, żałować bardzo za każde zmarnowanie czasu i dlatego, że spędza się go nie kochając Boga. Ósmy, we wszystkich rzeczach, wzniosłych czy niskich, miej Boga za cel, inaczej bowiem nie będziesz wzrastał w doskonałości i w zasłudze. Dziewiąty, nie zaniedbuj się w modlitwie, a kiedy poczujesz trudności i osłość, dlatego samego trwaj na niej, ponieważ Bóg niekiedy chce zobaczyć to, co jest w twej duszy, a czego się nie widzi w czasie pomyślności i słodyczy. Dziesiąty, w niebie i na ziemi wybierać zawsze to, co niższe, a miejsce i zajęcie ostatnie. Jedenasty. Nigdy nie mieszaj się do tego, co nie zostało ci polecone i nie upieraj się przy twoim zdaniu, chociażby było słuszne, a i w tym, co zostało polecone, jeśli to powiedziano mimochodem, nie przykładaj do tego ręki. Niektórzy oszukują się w tym, myśląc, że są obowiązani do czynienia tego, co wcale ich nie obowiązuje, gdyby się tylko temu lepiej przyjrzeli. Dwunasty. Na sprawy obce, dobre czy złe, zupełnie nie zwracaj uwagi, bo oprócz tego, że stanowi to okazję do grzechu, jest także przyczyną roztargnienia i osłabienia ducha. Trzynasty. Spowiadaj się zawsze z uznaniem własnej nędzy, jasno i szczerze. Czternasty. Chociażby sprawy twojego stanu i obowiązki sprawiały ci trudności i przykrości, nie zaniedbuj się w nich z tego powodu, ponieważ nie będzie tak stale, a Bóg, który doświadcza duszę, dołączając trud do nakazu, tą właśnie drogą daje jej powoli odczuć dobro i pożytek. Piętnasty. Bądź zawsze o tym przekonany, że wszystko, co ci się przydarza, korzystne czy przeciwne, pochodzi od Boga, abyś się w pierwszym nie pysznił, a w drugim nie zniechęcał. Szesnasty.
Pamiętaj o tym, żeś wstąpił po to, abyś był świętym, dlatego nie pozwalaj królować w Twojej duszy żadnej rzeczy, która by nie prowadziła do świętości. XVII. Staraj się sprawić przyjemność raczej innym niż samemu sobie. W ten sposób nie będziesz czuł zazdrości ani przywiązania do bliźniego. To oczywiście rozumie się tylko o tym, co jest zgodne z doskonałością, ponieważ Bóg gniewa się bardzo na tych, którzy nad Jego przedkładają podobanie się ludziom.